Małgorzata Socha relaksuje się na zagranicznych wakacjach. W sobotni wieczór aktorka spędziła na romantycznej randce z mężem w hiszpańskim San Sebastian, czym nie zapomniała pochwalić się w sieci. Choć Małgorzata Socha na ogół dość chętnie relacjonuje codzienne poczynania w mediach społecznościowych, jednocześnie stara się chronić prywatność swoich najbliższych. Aktorka unika raczej pokazywania w sieci ujęć w towarzystwie trójki pociech, Zofii, Barbary oraz Stanisława, stosunkowo rzadko publikuje też fotografie z mężem, Krzysztofem Wiśniewskim. Okazjonalnie pozwala sobie jednak na małe wyjątki. Nie jest tajemnicą, że sezon urlopowy powoli zbliża się już ku końcowi. Małgorzata Socha i jej rodzina postanowili wykorzystać ostatnie dni wakacji i wyruszyli w kolejną tego lata podróż. Jeszcze niedawno aktorka i jej najbliżsi wypoczywali na kempingu nad Bałtykiem, tym razem wybrali się jednak na urlop za granicą. Socha już od kilku dni relacjonuje na Instagramie pobyt we Francji, chwaląc się m. inne zdjęciami wykonanymi podczas zwiedzania okolicy. W sobotę celebrytka udokumentowała natomiast lekcję surfingu na jednej z francuskich plaż z córką Zosi. Okazuje się, że jeszcze tego samego dnia Małgosia odwiedziła kolejny europejski kraj. W sobotni wieczór aktorka postanowiła bowiem wybrać się na randkę z mężem do hiszpańskiego San Sebastian. Socha zaprezentowała obserwatorom kilka zdjęć z wypadu, w tym fotografię w towarzystwie ukochanego wykonaną na tle malowniczej panoramy słynnego kurortu. Na randkę z mężem Socha wybrała się w zwiewnej granatowej sukience z kwiatowymi motywami. Aktorka uzupełniła romantyczną kreację wygodnymi sandałkami i letnią torebką koszykiem, zrezygnowała również z makijażu. Czterdziestodwulatka opublikowała na Instagramie kilka innych ujęć ze spędzonego w Hiszpanii wieczoru, w tym zdjęcie, na którym spaceruje na tle panoramy wybrzeża San Sebastian oraz ujęcie zachodzącego słońca na tamtejszej plaży. Kilkoma fotografiami z randki celebrytka pochwaliła się też na instastories.w komentarzach pod ostatnim instagramowym postem aktorki. Nie zabrakło ciepłych słów ze strony jej obserwatorów. Moi piękni, kochani, zachwycała się zdjęciami z randki Sochy Natalia Kukulska. Piękna para, miłości życzę, podziwiam panią za naturalność i zawsze czerpię energię od pani i takie pozytywne wibracje, prześlicznie, cudne małżeństwo, miło się na was patrzy, kochani, pisali internauci.